kiedy sonda dolatywała do Saturna. No, zrobiła zdjęcie, które pokazuje tutaj tego największego księżyca Tytana. Tego księżyca, no, który ma być przedmiotem szczególnie intensywnych badań sondy Cassini, w szczególności próbnika, który ma wylądować na jego powierzchni. Otóż zdjęcia, które dotychczas uzyskiwano z Ziemi, były bardzo takie niewyraźne. Okazuje się, że atmosfera, o której mówiliśmy, którą posiada Tytan, złożona głównie z azotu, jest nieprzezroczystą atmosferą. Nieprzezroczystość powoduje, że zasłania ta atmosfera to, co jest na powierzchni. I nawet przez największe teleskopy, gdy patrzyliśmy z Ziemi, przez największe na Ziemi teleskopy, nie byliśmy w stanie dostrzec powierzchni Saturna, właśnie przez powodu tego przesłaniającego działania jego atmosfery. Natomiast sonda Cassini, gdy dolatywała do Saturna już z niewielkiej odległości, może miliona, może kilkuset tysięcy kilometrów, wykonywała zdjęcia, no i tam już jakieś struktury w atmosferze lub na powierzchni udało się dostrzec. Być może to są jakieś obłoki, które skrywają tę powierzchnię. No nie bardzo to jeszcze potrafimy wszystko zrozumieć, co tutaj widzimy. No niemniej jednak już jakieś szczegóły, jakieś subtelności tej powierzchni zostały zobaczone. Udało się zobaczyć dzięki właśnie zdjęciom, które sonda wykonała, dolatując do tego księżyca z niezbyt dużej odległości. Było to niezwykle ważne i ciekawe. Przede wszystkim z tego względu, że planowano wylądowanie sondy na powierzchni tego księżyca. Tu jest jeszcze taki rysuneczek, który obrazuje właśnie ten moment odłączenia próbnika Huygens od sondy Cassini. Tu gdzieś nad, już w tle widać właśnie ten księżyc, na którego powierzchni nic nie widzimy, bo spowity jest gęstą atmosferą. No gdzieś tam w tle widzimy jeszcze Saturna. Otóż właśnie w dniu 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia 2004 roku, nastąpił ten manewr odłączenia próbnika od sondy, który już swoim własnym takim balistycznym ruchem, używam tego określenia balistyczny tor, dlatego że ten próbnik już był pozbawiony możliwości jakiegokolwiek sterowania swoim ruchem. On nie miał tam żadnych silniczków, które mogłyby korygować jego tor. Otóż po prostu trzeba było go wycelować w Saturna, no i on po prostu doleciał do Saturna. Nastąpiło to 25 grudnia 2004 roku, no i Huygens poleciał do Saturna. To było w ten sposób, że sonda Cassini ustawiła się w takim miejscu przestrzeni wokół Saturna. No nie ustawiła się, bo przecież cały czas ruszała się, krążyła wokół Saturna, ale krążyła w ten sposób, żeby odłączony od niej próbnik doleciał już wprost do Saturna i mógł wejść w atmosferę i próbować lądować. Otóż to był bardzo trudny manewr, ale potem, gdy to nastąpiło, rozłączenie nastąpiło, trzeba było zmienić tor sondy Cassini, żeby ona nie uderzyła w Saturna, tylko żeby przeleciała w zaplanowanej odległości od Tytana. Przepraszam, nie uderzyła w Saturna, tylko uderzyła w Tytana oczywiście. No i to te wszystkie manewry w końcu właśnie ubiegłego roku wykonywano. No i wreszcie doczekaliśmy się momentu lądowania tego urządzenia na Tytanie. Nastąpiło to 14 stycznia. To był taki bardzo, bardzo intrygujący moment w całej misji. Czy to lądowanie się powiedzie, czy się uda? Tutaj pokazuję taki schemat, trochę rysunek właśnie samego próbnika Cassini, który na spadochronie widocznym tutaj miał przedrzeć się przez atmosferę i wylądować. No oczywiście spadochron otwierał się później. Początkowo w tę atmosferę wdzierał się ten próbnik, wyhamowując swój ruch w atmosferze dzięki oporowi, który ta atmosfera sprawiała. Ja przypominam, na początku pokazywałem taką osłonę termiczną. Oczywiście cała ta część, sam ten próbnik był otoczony tą osłoną, która chroniła wszystkie instrumenty naukowe podczas przelotu przez atmosferę i tego wyhamowywania ruchu samego próbnika. Ja może tylko wspomnę,
tyle, że to wyhamowywanie rozpoczęło się no już na wiele godzin przed osiągnięciem samego Tytana. Chodziło po prostu o to, że sonda wpadała w atmosferę Tytana z prędkością 18 tysięcy kilometrów na godzinę. Ta prędkość została następnie wyhamowana dzięki oporowi atmosfery, została zmniejszona do mniej więcej 1600 metrów na sekundę. Już tutaj będę używał tych jednostek prędkości. I wtedy otworzył się spadochron i wtedy na spadochronie ta prędkość gwałtownie już była wyhamowywana. Wtedy odrzucona została ta osłona termiczna, która chroniła całe wszystkie instrumenty naukowe. No i odsłoniły się różne właśnie instrumenty naukowe. Odsłoniły się anteny, dzięki którym mógł być przeprowadzony kontakt z sondą. No tu są różne rysunki różnych instrumentów, które ten próbnik został zaopatrzony. Ja powiem, że średnica tej podstawy to jest troszkę ponad metr, chyba metr i 30, czy coś takiego, no tego rzędu w każdym razie. No tu zwracam uwagę na tę część spodnią, u spodu, na dnie jak gdyby tego próbnika znajduje się zestaw instrumentów naukowych, które zaraz bliżej podam. Zwracam też uwagę na tutaj taki dziubek wystający, kilkunastocentrowa taka szpica, która wystawała z dołu, która po prostu była takim, zaopatrzona jest w czujniki, które pierwsze dotykały powierzchni, miały dotknąć powierzchni Tytana i miały zbadać, czym jest ta powierzchnia. Czy to będzie coś jakiegoś twardego, jakaś skalista powierzchnia, czy może powierzchnia płynna. My tak mało wiedzieliśmy do tej pory o Tytanie, że nawet nie byliśmy w stanie powiedzieć, czy tam jest stała, twarda powierzchnia, tak jak naszej Ziemi, czy na Księżycu, czy też może tam jest ocean. Domyślano się, że może istnieć ocean płynnego metanu. Te dotychczasowe obserwacje z powierzchni Ziemi czynione i z wcześniejszych sond kosmicznych wskazywały na tę możliwość, że Tytan może mieć zarówno twardą powierzchnię, jak i powierzchnię płynną, ale płynnego, no oczywiście nie wody, ale płynnego oceanu. Nie wody dlatego, że tam jest bardzo niska temperatura. Temperatura na powierzchni, jak dziś już wiemy, to jest minus 180 stopni Celsjusza. Otóż trzeba było te przyrządy i cały ten próbnik przygotować do no, bardzo różnych sytuacji, które przy powierzchni istnieją. Możliwości lądowania zarówno na twardej powierzchni, jak również na tym oceanie płynnego metanu. I rzeczywiście ten czujnik, który tutaj właśnie tak wystaje z sondy, miał no, wskazać na to, co tam jest na tej powierzchni, jaka jest struktura tej powierzchni. Otóż chcę Państwu pokazać wnętrze tego urządzenia. To jest tutaj. To jest zespół przyrządów do różnych badań fizycznych powierzchni Tytana. I w skład tego zespołu przyrządów wchodziły również tutaj w centrum widać takie takie koliste części. To są wierzchołki od tych właśnie kubków, jak my mówimy, które tutaj są pokazane, a które zostały zbudowane w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To był nasz polski wkład do całej tej misji. Otóż te kubeczki, tak troszeczkę trywializując całą sprawę, to jest po prostu czujnik do pomiaru temperatury. To jest przyrząd, który miał mierzyć temperaturę Tytana, temperaturę atmosfery i powierzchni Tytana oraz własności termiczne, w szczególności przewodnictwo cieplne materii, którą tam zastał na miejscu. I właśnie ten polski przyrząd w Polsce zaprojektowany, zbudowany, no wszedł w skład tego zespołu aparatury do badań fizycznych powierzchni Tytana, no i spisał się znakomicie. Kilka słów o tym, jak działa ten przyrząd. Otóż są to takie właśnie cylindryczne kapsułki, kubeczki, które zbudowane są nomen omen z metalu zwanego tytanem. To jest taki metal, który jest bardzo odporny, no i najlepiej nadawał się do budowy tego typu przyrządów. Jest stosunkowo lekki, a jednocześnie bardzo odporny na no, te różne ekstremalne warunki, na przykład bardzo niską temperaturę, która na powierzchni Tytana patuje. Otóż wewnątrz każdego z tych kubeczków jest rozpięty cieniusieńki drucik platynowy, cieniuteńki o średnicy kilku mikronów zaledwie, przez który przepuszczany jest prąd elektryczny. Do wnętrza tej kapsułki wpuszczana jest materia, której temperaturę i przewodnictwo cieplne trzeba zmierzyć, a więc na przykład atmosfera Tytana, jakiś gaz.
I następnie przez ten platynowy drucik rozpięty w środku takiego, tej kapsułki jest przepuszczany stały prąd elektryczny o znanym natężeniu. Opór, który stawia, no bardzo zależny jest właśnie od temperatury środowiska. I mierząc te parametry, można określić, jaka jest temperatura, a jednocześnie szybkość zmian oporu no, wskazuje na przewodnictwo cieplne. I to jest taka bardzo prosta zasada tak zwanego termometru oporowego, który został tutaj wykorzystany do budowy takiego czujnika termicznego tego próbnika Huygens. To jest bardzo prosta zasada działania takiego termometru, ale konstrukcja czegoś takiego była niezwykle trudna, w szczególności z tego powodu, że ten niezwykle cienki drucik, no, jego umocowanie w tej kapsułce było bardzo trudne. Takie umocowanie, żeby on wytrzymał wszystkie ekstremalne warunki, w szczególności przeciążeń bardzo dużych przy starcie całej rakiety, no i w tych warunków, w których lot cały odbywał się, tych różnych wstrząsów, które powoduje każdorazowe włączenie silnika, sondy i tak dalej. A więc rozpięcie tego drucika, tak żeby on się nie zerwał po prostu, takiego cienkiego drucika, no było technicznie bardzo trudnym problemem. No szczęśliwie on został rozwiązany, przyrząd został zbudowany, przeszedł wszystkie testy, znalazł się na pokładzie sondy Huygens, wylądował na Tytanie, no i dostarczył bardzo ciekawych wyników, o których za chwilę będziemy mówili. W tym samym czasie, kiedy odbywało się to lądowanie na Tytanie, oczywiście Tytan był obserwowany bardzo intensywnie z Ziemi za pomocą najrozmaitszych teleskopów. Pokazuję tutaj zdjęcie z powierzchni Ziemi, zdjęcie Tytana wykonane za pomocą największego dzisiaj teleskopu optycznego, teleskopu Kecka na Hawajach o średnicy zwierciadła od 10 metrów. No i widać, że bardzo niewiele widać na tej powierzchni. Widać tylko jakieś zarysy, jakieś plamy jaśniejsze, ciemniejsze, które można było dostrzec. No niemniej jednak szczegółowe obserwacje z powierzchni Ziemi za pomocą wielu teleskopów w tym samym czasie, kiedy odbywało się lądowanie, na pewno pomoże zrozumieniu tego, co na Tytanie się zbadało, dostrzegło. Sonda, jak powiedziałem, powoli opadała na powierzchnię księżyca Tytana. Powoli opadała mniej więcej od wysokości około jakieś 50-30 km nad powierzchnią. Już był drugi spadochron, już ta szybkość opadania została znacznie zmniejszona dzięki tym spadochronom. Wynosiła mniej więcej 5 km na sekundę i z tą szybkością tę odległość kilku czy kilkunastu ostatnich kilometrów od powierzchni sonda przebyła, no prowadząc w tym czasie bardzo szeroko zakrojone badania, w szczególności robiąc zdjęcia powierzchni. Kamera, która tam się znajdowała, robiła zdjęcie powierzchni. I to jest taka mozaika zdjęć, które no, wokół prawdopodobnego miejsca lądowania sonda wykonała. Te wszystkie zdjęcia, kilkadziesiąt zdjęć tutaj jest nałożonych na siebie, ukazujących to, co widziała kamera, z wysokości tak od 13 do 8 km nad powierzchnią. W tym czasie no właśnie te zdjęcia, które tworzą tę mozaikę, zostały zrobione. No i od razu ich szczegółowa analiza no, pokazuje niezwykle ciekawe struktury. Ta ciekawość nasza sprowadza się przede wszystkim do dwóch rodzajów. Tego, że widać jakieś jak gdyby wzgórza, bardzo urozmaicony, pofałdowany teren i pewnie coś płaskiego, pewnie jakieś płaskie zupełnie struktury na powierzchni. Teraz pokażę jedno ze zdjęć wykonane powierzchni Tytana, wykonane już bardzo blisko tej powierzchni, w odległości kilku kilometrów, z wysokości kilku kilometrów. Otóż kamery zarejestrowały niezwykłe struktury terenu. Struktura tutaj wyżej, jakaś widać pofałdowana, widać jakieś chyba wzniesienia, wzgórza i co więcej, widać jakby jakieś kanały. Kanały, które prowadzą do terenu, który jest, wydaje się, zupełnie płaskim. Cóż to takiego jest? Otóż można podejrzewać, że to są rzeczywiście jakieś lądy stałe, chcielibyśmy powiedzieć przez analogię z powierzchnią Ziemi i być może rzeczywiście te poszukiwane w domyśle istniejące oceany metanowe, czy może jakieś jeziora metanowe, płynnego metanu na powierzchni Tytana. To są te, wydaje się, zupełnie płaskie tereny. Te białe struktury, które są tutaj też widoczne, są prawdopodobnie chmurami metanowymi, które znajdują się kilka kilometrów nad powierzchnią Księżyca.
Otóż podejrzewa się, że rzeczywiście te czarne, tutaj wyraźne struktury, one tutaj pewnie zostały trochę w stosunku do pierwotnych zdjęć jakoś wyostrzone, wyczernione, ale są wyraźnie rzeczywiście jakimiś korytami, chciałby się powiedzieć, rzek, którymi być może płynny metan spływał do tego zbiornika płynnego metanu, który no, być może tutaj istnieje. Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiadomo, czy się w ogóle dowiemy, a być może jest to tylko dno jakiegoś już wyschłego jeziora czy oceanu, gdzie kiedyś znajdował się ten płynny metan. W każdym razie bardzo wyraźnie widać linię, jak gdyby linię brzegową, która jest tutaj, zarysowuje się. No i ten zupełnie jakiś taki dwoisty podział powierzchni na ląd stały i być może jakieś jezioro czy ocean. Ta dziwna struktura powierzchni każe domyślać się, że zachodzą tutaj podobne procesy jak na powierzchni Ziemi. Podobnie jest jakoś wyżłobione są struktury te lądowe, no i wpadają te koryta, jak gdyby rzek, do tego jeziora. Tę analogię z tym, co się dzieje na powierzchni Ziemi, dostrzegam jeszcze w bardzo wielu innych parametrach czy właściwościach powierzchni Tytana na tych zdjęciach. Także można domyślać się, że te procesy fizyczne, które rzeźbią powierzchnię Ziemi, wiatry, płynna woda, która rzeźbi kanały jakieś, że te same procesy fizyczne zachodzą również na Tytanie, tylko zupełnie inne struktury chemiczne biorą w tym udział. Nie woda, tylko płynny metan. Nie skaliste, tak jak na powierzchni Ziemi, skaliste lądy przykryte jakimiś krzemianami, tylko prawdopodobnie lód wodny. I w tej temperaturze, bardzo niskiej temperaturze, która tam jest, przypomnijmy, minus 180 stopni Celsjusza, rolę skał na Ziemi na powierzchni Tytana odgrywa lód wodny, bardzo silnie zmrożony. Natomiast rolę wody na powierzchni pełni prawdopodobnie płynny metan, który w tej temperaturze, znany nam gaz na Ziemi metan, ma konsystencję cieczy, płynu. To bardzo ciekawe właśnie zdjęcie, które podkreślam z wysokości kilku kilometrów nad powierzchnią przez kamery próbnika Huygen zostało wykonane. No i wreszcie nastąpiło lądowanie. Lądowanie na powierzchni twardej. Pierwsze zdjęcia wykonane z powierzchni. To zupełnie, można powiedzieć, no, sensacyjne, rewelacyjne zdjęcia, zważywszy, że po wylądowaniu bardzo blisko miejsca, gdzie znajduje się ten próbnik, no widzimy, co tam się znajduje. Tym, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to jakieś jak gdyby głazy, kamienie, które leżą tutaj na powierzchni. Rozmiary tych, chciałoby się powiedzieć, kamieni, ale brył lodu prawdopodobnie, są maleńkie. Ta bryłka ma średnicę, którą tutaj pokazuje, zaledwie 15 cm. Te kamienie, które tutaj przy samym obiektywie kamery się znajdują, mają rozmiary ta prawdopodobnie centymetra, jednego centymetra, ta 2 cm. Odległość od obiektywu kamery do tych kamieni, które się tutaj znajdują, to jest mniej więcej 85 cm. Te dalsze tutaj, to jest mniej więcej poziom odległości około 2-2,5 metra. No i tak samo bardzo wyraźnie widać te różne struktury. Analiza tych właśnie brył, szczegółowa taka analiza, pokazuje przede wszystkim to, że one jak gdyby ulegały w trakcie swojej historii jakiejś erozji, są jak gdyby wygładzone. Tu może nawet widać jakieś pęknięcie jednej bryły, a może dwie koło siebie leżące, ale w każdym razie u podstaw jak gdyby jakaś działanie jakiejś erozji, no być może płyniącej wody, a może jakichś wiatrów, które tam wieją, za chwilę o wiatrach powiem. No w każdym razie szczegółowa
analiza, która będzie na pewno czyniona, to są na razie pierwsze tylko zdjęcia, doniesienia, przypomnijmy, to jest 14 stycznia było wykonane tego roku, jeszcze nie pozwala na jakieś szczegółowsze, precyzyjniejsze analizy. W tej chwili nad tym się pracuje i z pewnością dowiemy się czegoś więcej o tej przedziwnej powierzchni. No w każdym razie jedno jest pewne, wylądował próbnik na powierzchni twardej, stałej powierzchni, nie w oceanie, no, na której znajdują się, leżą te bryły lodowe, na powierzchni pokrytej prawdopodobnie jakąś strukturą czy substancją, materią, która przypomina ziemskie błoto. Skąd my to wiemy? To było miękkie. Na pokładzie Huygensa był zainstalowany mikrofon, który miał rejestrować i przekazywać na Ziemię dźwięki, no, czy uderzenia sondy w powierzchnię twardą, czy może jakiegoś plusku podczas zanurzania się w płynny metan. Tymczasem zarejestrowane odgłosy każą podejrzewać, że to było takie chlapnięcie jak gdyby w błoto, że po prostu na czymś miękkim sonda osiadła. To wykazał również ten czujnik, który pokazywałem na tym obrazku, na rysunku próbnika. Na dole wystawał taki szpikulec, który był właśnie czujnikiem, który miał to zarejestrować. Okazało się, że on się wgłębił bardzo łatwo w tę miękką pewnie powierzchnię, która tam się znajdowała. Mówi się o tym, że konsystencja tej powierzchni przypomina mokry piasek na Ziemi. Być może rzeczywiście tam jest jakaś wilgoć, tyle że nie oczywiście spowodowana wodą, tylko właśnie płynnym metanem. Podejrzewa się, że na tym miejscu, gdzie wylądował próbnik Huygens, jeszcze niedawno, być może kilka dni wcześniej, padał deszcz, ale deszcz oczywiście metanowy. Deszcz metanowy z tych chmur, które przedtem widzieliśmy nad powierzchnią, chmur metanowych, jednak jakieś skroplenie, czyli deszcz opadał na powierzchnię i jeszcze ta powierzchnia jest wilgotna. Kiedy był ten deszcz? No oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić. No niemniej jednak sądzi się, że stosunkowo niedawno, skoro do tej pory ta powierzchnia jest jakaś taka, prawda, wilgotna, ma konsystencję błota. Jeszcze może rzeczą ciekawą jest to, że kształtuje obraz tej powierzchni nie tylko płynący po powierzchni metan, ale również wiatry. Otóż okazuje się, że próbnik opadając, już będąc blisko powierzchni, opadając na spadochronie, podlegał takim wahnięciom. Te zdjęcia, ta mozaika zdjęć, którą widzieliśmy, świadczy o tym, że kamera wykonywała pewne ruchy w przestrzeni. Otóż od pionu odchylała się o aż do 20 stopni, co wskazuje na to, że jakieś, prawda, podmuchy wiatru tam były. W bardziej wyższych warstwach nad powierzchnią różne pomiary wskazują, że wiatry nad powierzchnią Tytana mogą dochodzić nawet do 400 km na godzinę. To bardzo szybko wiejące wiatry. My wiemy, że różne huragany na Ziemi to właśnie 100-200 km na godzinę. To już są ogromnie silne wiatry na Ziemi. No tam właśnie też takie silne wiatry potrafią wiać. Tu blisko powierzchni i w tym czasie, gdy próbnik lądował na powierzchni, były jakieś słabe podmuchy wiatru, ale niemniej jednak przez instrument wyczuwalne. Tyle jeśli chodzi o samą powierzchnię i to, co na niej zobaczyliśmy. To rzeczywiście jest sensacyjne zdjęcie i w ogóle te wszystkie informacje, zważywszy odległość, w jakiej to zostało zrobione, zważywszy szczegóły, które tutaj widzimy. Odległość jest tak wielka, że sygnał radiowy z Tytana do powierzchni Ziemi leci 67 minut, poruszając się prędkością 300 km na sekundę, wiemy prędkość światła. Otóż jak już mówimy o tych prędkościach, z którymi dolatuje sygnał do powierzchni Ziemi radiowej, jak była zorganizowana w ogóle łączność, jak były przekazywane te zdjęcia na Ziemię, to jest ciekawe. Otóż sam próbnik oczywiście miał, on tylko miał baterie, którymi były zasilane wszystkie przyrządy naukowe, również nadajnik
silniki wysyłające wszystkie informacje w przestrzeń. Otóż te informacje, które próbnik zbierał, były drogą radiową przekazywane do sondy Cassini, która przelatywała nad Tytanem w tym czasie na wysokości mniej więcej, czy w odległości mniej więcej 65 tysięcy kilometrów, dość daleko. Natomiast ten sygnał radiowy, gdyby go chcieć odbierać na Ziemi, to się udało, ale on był tak słaby, że już informacji zakodowanej w tym sygnale nie byliśmy w stanie, nie dało się odtworzyć, to było rzeczą oczywistą. Ale sam fakt, że zostały odebrane na Ziemi przez największe teleskopy, które były zaangażowane w nasłuchiwanie, czy z Tytana jakieś odgłosy dochodzą, sygnały radiowe dochodzą. Otóż sam fakt, że odebrano, to była pierwsza informacja, że w ogóle misja się udała. Że Huygens żyje, że nadaje sygnały. Co więcej, że wylądował. Już 67 minut po rzeczywistym wylądowaniu na powierzchni Ziemi wiedzieliśmy, że to lądowanie się udało, mimo że wszystkie informacje niosące treść naukową były przekazywane najpierw do sondy Cassini i dopiero sondy Cassini na Ziemię. A więc dużo później one dotarły na Ziemię. Ale ten pierwszy sygnał radioteleskopy na Ziemi odebrały, świadczące o tym, że misja się udaje. No i oczywiście w wielkim napięciu wszyscy słuchaliśmy, co stamtąd dochodzi z okolic Saturna, jakie informacje dochodzą. No i wreszcie 14 stycznia wieczorem pokazano to zdjęcie. No i to była rzeczywiście ogromna radość, sensacja, zdumienie, że tak właśnie wygląda. Podobnie jak nasze jakieś ziemskie rumowiska skalne, że to wszystko jest jakieś takie bardzo podobne do tego, co jest na Ziemi. Ten odległy świat Tytana gdzieś tam, prawda, w ogromnie dużych odległościach od nas, od Słońca, okazuje się jakoś tak bardzo podobny do tego, co znamy na powierzchni Ziemi. A więc to było to właśnie lądowanie na Tytanie próbnika Huygens, zakończone wielkim sukcesem. No i miejmy nadzieję, że dalsze opracowywania tych wszystkich danych przyniosą wiele nowych informacji o tym bardzo frapującym księżycu.